TVG9, Mariusz Gorzkowski, kandydat na posła z listy PiS w Łodzi, tak? Lista numer 1. Lista numer 6, razem 16, ładna młoda dziewczyna. Przyjechałem dzisiaj, dobra. Oderwaliśmy się wszyscy razem z moimi współpracownikami od kampanii wyborczej w Łodzi. Przyjechaliśmy do Warszawy, żeby stanąć w obronie Bogdana Kuczyńskiego. Dziennikarza wysokiej klasy, który pisał bardzo dobre, celne artykuły, który niestety został aresztowany. Stoimy i protestujemy przeciwko takiemu postępowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zresztą ten polski wymiar sprawiedliwości generalnie demonstruje pozycję siły i pozycję rozmowy, układów i dociekania prawdy, jaka jest naprawdę. Bogdan, ja Bogdana znam już wiele lat. On od 6 lat nie widzi swoich dwóch córek. Ojciec, który od 6 lat nie widzi swoich dwóch córek, staje się po prostu osobą, której należy pomóc, zdecydowanie. Natomiast nie robić takich rzeczy, jakie się dzisiaj dzieją w sądzie tutaj w Warszawie. Jest serdeczna prośba do wymiaru sprawiedliwości, żeby zastanowił się, co robi, żeby przestał robić takie rzeczy z ojcami i przestał robić takie rzeczy z dziennikarzami. Po prostu nie można tego robić w imię wolności, w imię demokracji i w imię tego, że jesteśmy w Europie, jesteśmy w Unii Europejskiej i jest XXI wiek. Kochani, wszyscy, którzy to będziecie oglądać, zmieńcie swoją pozycję. Mówię do sędziów i mówię do prokuratorów i mówię do wszystkich osób związanych z wymiarem sprawiedliwości i związanych z polityką prorodzinną, która dzisiaj jest antyrodziną. Dzięki.